Hej, cześć, dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym vlogu. Przed nami ekscytujący dzień, bo myślę, że sporo się dzisiaj zadzieje. Ja jestem w takim nastroju produktywności. Chce mi się działać, chce mi się robić, tym bardziej, że od rana już kilka rzeczy udało mi się odhaczyć. I słuchajcie, mam na sobie, w ogóle zacznijmy od początku, mam na sobie tę koszulkę z Eldara granatową i czy ona nie wygląda przepięknie? Teraz możecie zobaczyć ją przy świetle dziennym. I wydaje mi się, że naprawdę ten kolor, to jest taki, no piękny jest ten kolor, ten granat. Ja za bardzo nie lubię siebie w niebieskościach, w granatach i tak dalej. Tak uważam, chociaż lubię siebie w niebieskiej koszuli, wiecie? Niebieskiej koszuli jest spoko, ale tak ogólnie niebieski nie jest moim takim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o ubrania. Chyba, że to są jeansy, wiadomo. Ale ta koszulka naprawdę, moi drodzy, ona jest tak rewelacyjna. Chciałam coś takiego miłego, przyjemnego, komfortowego dzisiaj założyć, ale coś o takim energetycznym kolorze. I mówię, ty dzisiaj pójdziesz na pierwszy ogień i mam ją pierwszy raz na sobie, więc będę prać. Mam nadzieję, że mi nie przebarwi innych ubrań i nic się z nimi nie stanie, bo ten kolor naprawdę jest intensywny. A jeśli chodzi o to, co mam na ustach, to ja dzisiaj sobie nałożyłam, miałam z wami zrobić test tego błyszczyku z od Maksineczki Brush Up, ale to nie dzisiaj, to nie dzisiaj. Nałożyłam tak na szybko, bo tak sobie pomyślałam, kurczę Magda, jak już nakładasz taką koszulkę. W sumie dzisiaj nie nadaje się taki błyszczyk, tafla na usta, bo będziemy robić takie bardzo domowe, fajne, produktywne rzeczy. Mam nadzieję, że się uda. I pomyślałam, a nałożę sobie jakąś pomadkę, bo zazwyczaj to jest tylko balsam na usta. Oczywiście cały czas używam tego z Weledy, ale dzisiaj nałożyłam Charlotte. Charlotte Tilbury Pillow Talk i muszę wam powiedzieć, że do tej pomadki usta muszą być naprawdę wypielęgnowane. Ja mam ją chwilę na sobie i już widzę taką linię, albo trzeba być takim nieodwodnionym człowiekiem, tak jak ja w tym momencie, bo mam takie odczucia, że po tej nocy jeszcze jestem odwodniona, że jeszcze nie wypiłam wystarczająco wody, więc już tutaj moja butelka jest w pogotowiu, ale tak, ogólnie kolor przepiękny, taki jak widzicie, no bardziej matowy, taki satynowy, o, satynowy, ale no, usta muszą być wypielęgnowane, bo już linia zaczyna mi się robić. I tak, jeśli byście byli ciekawi, co dzisiaj jest w planach, przede wszystkim zawieść to, co tutaj za mną jest, czyli ostatnia prosta, jeśli chodzi o nasz tegoroczny remont. Słuchajcie, dzisiaj będziemy wieszać obrazy. Mam jeszcze jedną paczkę do rozpakowania, która czeka i mam nadzieję, że ten wymiar ramy, bo zamówiłam ramę na jeden obraz, będzie idealny. Zamawiałam z Amazona, więc wspólnie odpakujemy i sprawdzimy. Będziemy wieszać to lustro, będziemy wieszać jeszcze tutaj ramki, jedną szafkę, która cały czas stoi w sypialni i czeka na ten moment. Chciałabym ją powiesić. Mam już wszystko, tak mi się wydaje, mam wszystkie ramy, więc fajnie by było się tym zająć, a będziemy jeszcze kończyć sprzątanie, jeszcze tam troszeczkę sprzątania nam zostało i w ogóle, jeśli chodzi o te porządki, moi drodzy, ja jestem wam tak wdzięczna, że mnie motywujecie do tego i w ogóle, że mnie zmotywowałyście do tego wyzwania, żeby je zrobić, żeby je zacząć, żeby w tym trwać i myślę, że tegoroczne wyzwanie jest naprawdę wyjątkowe. My dobrze zaczęliśmy, bo zaczęliśmy, ja tutaj mam je oczywiście przed sobą. Moi drodzy, zaczęliśmy od szafy i zaczęliśmy od rzeczy, to były rzeczy pod łóżkiem, chemia domowa i tak dalej. I tak jak Marie Kondo w swojej książce napisała, że dobrze jest zacząć porządki od szafy, bo wtedy najłatwiej się z tymi rzeczami pożegnać i potem tylko taki jest efekt domina i chcecie pozbywać się coraz to większej ilości rzeczy, to to rzeczywiście działa. Ona ma rację, bo ja zauważyłam, że z każdym dniem jest mi coraz łatwiej, z każdym sprzątaniem, z każdą inną półką, szufladą, szafką, z tymi przeglądami jest mi łatwiej pozbywać się takich rzeczy, których ja nie chcę, których nie potrzebuję, które nie są piękne. I nawet przedwczoraj to było, kiedy widziałam kąpiel, powiedziałam tak do Marcina, kurczę, jestem tak bardzo wdzięczna, że kąpię się w żelu pod prysznic, który pięknie pachnie, potem balsamuję się tym balsamem z The Body Shop, nakładam pielęgnację taką, która mi się podoba, która się u mnie sprawdza, która jest fajna i tam wiecie, w szafce, w tej łazience nie stoją mi kosmetyki, które cały czas tak z tyłu głowy, bo o, nie używasz tego, o, wydałaś pieniądze, ale to się u ciebie nie sprawdziło i one tam leżały i cały czas mnie to wkurzało, a teraz tego nie ma i powiem wam, że
To uczucie jest mega. Dajcie znać, jakie wy macie odczucia względem tegorocznego wyzwania, tego no, jesiennego wyzwania, bo na wiosnę też robiliśmy porządki wspólne, ale mam wrażenie, że te październikowe są całkowicie inne. Marcin też, jak widzicie, się bardzo zaangażował, przez co te wspólne rzeczy wyrzucamy razem. Wspólnie się ich pozbywamy, bo ja w marcu, robiąc te porządki, nie miałam serca wyrzucić niektórych przedmiotów, niestety, bo nie tylko należą one do mnie, a przez to, że robimy razem, działamy razem, to też ogarniamy wspólnie. No, dobrze, moi drodzy, zapraszam Was na kolejny dzień. Mam nadzieję, że miło spędzicie tutaj ze mną, z nami czas. Maciej pewnie też się pojawi. W planie jest to, aby zawiesić te wszystkie rzeczy na ściany. To bym chciała jeszcze zrobić. I Marcin będzie pewnie czyścił piekarnik, bo niestety ostatnio mu się nie udało. I co więcej, i w planie, słuchajcie, jest zrobić polski obiad. Tak jak Wam mówiłam, ostatnio miałam ochotę na buraczki na ciepło albo na marchewkę z groszkiem. Marcina zapytałam, na co on ma ochotę, powiedział, że buraczki. Powiedziałam, dobra, niech będzie, na pierwszy ogień idą buraczki, a przy następnym gotowaniu zrobimy sobie marchewkę z groszkiem i jaram się bardzo, bo powiem Wam, że to jest smak dzieciństwa i już nie mogę się doczekać, kiedy to w końcu zjem. A że kuchnia będzie wysprzątana, to też milej będzie mi się gotowało. Serio. Ja tak dobrze zaczynam się czuć w naszym wnętrzu. Ostatnio też jak umyliśmy okna, teraz wszystko widzę przez te okna. Nie ma tutaj kurzu na tych roletach. I wiecie, było już mierzymy, więc w tej garderobie też nie będę kurzyć. Było sprzątanie szafy. No powiem Wam, że to wyzwanie, ten planer naprawdę jest ułożony bardzo dobrze, bo najpierw posprzątaliśmy sobie szafę, czyli co mieliśmy zakurzyć, to już zakurzyliśmy. Więcej kurzu tutaj nie będzie. Też toaletka jest ogarnięta. Teraz już okno. Jeszcze zawiesimy to, te obrazki, lustra na ścianę. I będzie trzeba tylko ogarnąć tak z wierzchu i będzie porobione. Niektóre rzeczy jeszcze szukają swojego miejsca, bo mam bałagan na dole, ale pomalutku myślę, że się ogarniemy z tym i też niektóre rzeczy, przedmioty szukają swoich nowych właścicieli. No, bo Vinted cało się nie wystawi. Powiem Wam, że miałam przerwę od Vinted, ale też chciałam dzisiaj chociaż jedną rzecz wystawić i tak pomału ponownie się wdrażać w to wystawianie. Dobra, bo się rozgaduję, idę robić omlet, idę robić nam śniadanie. Bo zjedliśmy tylko banany, tak naprawdę wypiliśmy na razie kawę, potem zaczęliśmy działać, a teraz będzie drugie śniadanie, omlecik z mango, z gorzką czekoladą i ze skyrem. To jest tak dobre! No i w ogóle mam dzisiaj dobry humor i powinno być ładnie, słoneczko świeci od samego rana, no cudownie jest. Dobrze, moi drodzy. Dobrego dnia, miłego oglądania i jedziemy z tym vlogiem, z tym dniem. Dzisiaj będziemy dużo działać. Mała zmiana planów, miał być omlet na drugie śniadanie, a będzie wczorajszy obiad. Kto też tak robi? Wiecie co, otworzyłam lodówkę, zobaczyłam, że jest i tak sobie pomyślałam, ha, jedno naczynie w lodówce mniej, będzie mi łatwiej sprzątać, pozbędę się tego, a dzisiaj i tak obiad będę gotować, więc win-win, moi drodzy. Omlet ewentualnie będzie wieczorem, albo jutro na śniadanie. I wszyscy zadowoleni. Okej, w takim razie robię kaweczkę, druga kawka dzisiaj. Tak? Tak. I rozładowuję zmywarkę, ogarniam tutaj wszystko, zjemy i zabieramy się za porządki. I dekorowanie domu. Jaram się, cieszę się. I nie mogę się doczekać, kiedy posprzątamy dom i w końcu kupię sobie jakieś cięte kwiaty. Taki jest plan. I świeczkę odpalę wtedy. I tak usiądę i będę podziwiać. Dobrze. Głodna jestem. Także wiecie. Sorry za zmywarkę, troszeczkę nie pomyślałam i nie włączyłam po naszym drugim śniadaniu, po lunchu, ale mam nadzieję, że nie będzie nam aż tak bardzo przeszkadzać. Słuchajcie, przyniosłam wszystkie ramki, wszystkie obrazki. Jedną za chwilę otworzymy i będziemy wieszać nasze plakaty, malunki, zdjęcia i tak dalej. Tutaj na przykład jest Rzym.
z 2022 roku, 2022. Naprawdę, Magda, naprawdę czekałaś, właśnie, trochę zakurzona, czekałaś 2 lata na to, aby to powiesić, ale jest przepiękny. Vlog w ogóle z Rzymu, z tamtego dnia, kiedy my kupiliśmy ten obrazek, był na kanale i jest dla mnie mega sentymentalny. To był nasz pierwszy raz w Rzymie i pamiętam, kupiliśmy to od pana, który robił właśnie takie malunki sprayem na żywo. Można było oglądać. Przepięknie to wyglądało. Więc to będziemy... W ogóle kupiłam ramkę. Niestety zobaczymy, jak to będzie z wymiarami, bo nie było to dokładnie takiego wymiaru, jaki chciałam. Ale może coś tam pokombinujemy. Tutaj mam kolejny obrazek, który jest przepiękny i też czekał 2 lata. Muszę się tak troszeczkę schylać, żebyście wszystko widzieli, żebyście mnie widzieli. Ma 2 lata i zobaczcie. O, to jest ręcznie malowane. Wenecja. Na zawsze w moim serduszku. Nasz pierwszy raz we Włoszech z 2022 roku. Ponownie podczas naszego tripu włoskiego. I to jest tak piękne. I specjalnie dlatego kupiłam na Amazonie, zamówiłam w sumie ramkę, która teoretycznie powinna być właśnie w tych rozmiarach. Przekonamy się wspólnie, zaraz, za moment, bo otworzymy tę paczkę i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Mam jeszcze naszego kormorana, mam też zamknięte jeszcze te ramy. One czekały na ten dzień, na ten moment i w końcu on nadszedł. To są ramy z IKEA, one są najłatwiejsze. Całkiem spoko się je montuje, otwiera i też mają takie klasyczne wymiary. Więc, moi drodzy, paczka z Amazona. Sprawdźmy, czekała. Powinnam ją otworzyć wcześniej, ale dlaczego miałabym otwierać wcześniej? Przecież dzisiaj będziemy wszystko zawieszać i powinno być spoko, nie? No zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że będzie ok, bo naprawdę chcę powiesić wszystko już w garderobie i tutaj w salonie. Fajnie by było, aby wieczorem można było odpocząć troszkę i wychillować w takich ładniejszych warunkach. Nareszcie. I w ogóle chyba plany mi się zmieniają, ale o tym wam opowiem później. Sami zobaczycie. Okej, dobra. Całkiem spoko to jest zapakowane. Więc tak. Ten karton może już odejść. I otwieramy. Wszystko w folii. Nie pytajcie, ile zapłaciłam za tę ramę. Za dużo. Ale to jest niestandardowy wymiar. Więc 2 lata już czekał ten obraz. 2 lata. Ej, to jest naprawdę dobrze zapakowane. Czyżby? To będzie coś. Ej, szybko, bo ja chcę to zobaczyć. Dobra, i tak będzie się tutaj burdel robił. Okej. Sprawdźmy to. Mam nadzieję, że się udało. Okej, całkiem ładna ta rama. Nie różni się za bardzo od tych z IKEA, chociaż to jest spresowane. Teraz zobaczymy. Najprzyjemniejszy moment, moi drodzy. Uwielbiam takie rzeczy. Gotowi? Pięknie to wygląda. Kurczę, delikatnie za... Dobra, muszę to chyba na chwilę jeszcze zdjąć. Bo tutaj widać ten brązowy. Z tyłu tą podkładkę, ale... Jakie to jest piękne! Kiedy myślicie, że kupiliście takie same ramy w IKEA, a okazuje się, że mimo takiego samego rozmiaru one nie są identyczne. Bo zobaczcie, moi drodzy, tutaj mamy taką mini ramkę, więc efekt 3D jest, ale
w tych innych ramach tego nie było. Więc ja dokupiłam, nie wiedząc o tym, trzecią ramę. I proszę bardzo, tak to wygląda. Ale już mam na to pomysł, dlatego że mam trzy ramy, tylko muszę znowu rozkładać to wszystko. Mam trzy ramy, kormoran na pewno pójdzie do środka. Więc kormoran będzie w tej ramie, a Grenoble będzie w tej ramie. I tak mi się wydaje, że o, taki tryptyk sobie, tryptyk? Można tak to chyba nazwać, nie? Taki tryptyk nam właśnie wyjdzie. O, proszę, tutaj Verona. Prawie, że tutaj mamy Gardę i kormorana, a tutaj mamy Grenoble. Coś ten deser, tylko kormoran będzie w środku, więc tutaj mamy góry i tutaj też gdzieś tam jest namiastka gór. Wydaje mi się, że powinno to wyglądać całkiem nieźle. No, ale powiem Wam, że tego to ja się nie spodziewałam, ja tego wcześniej nie widziałam. Więc daję znać, gdybyście mieli podobne potrzeby zakupu ramy nowej, to one się niestety różnią, mimo że rozmiar jest identyczny. No, no to jeszcze raz rozkładam. Faza pierwsza rozpoczęta. Zawieszamy plakaty w salonie. Zobaczcie, kormoran w końcu po tylu miesiącach zawiśnie. No ja mam nadzieję, że to będzie środek. Wiesz, masz tylko jedną próbę. Ja tego nie widzę za bardzo. Szczerze. Moja głowa gdzieś jest na środku. Wygląda jak nierealne to zdjęcie, zwłaszcza te pale, nie? To trochę wygląda... odbija światło, ale tutaj... Wiesz co, by trzeba podświetlenie na górze dać. Aha. Wiesz o co chodzi? Takie tutaj nad kormoranem i by było ideolo. Nie no, dobrze jeszcze się tam... Nie no, dobrze. Idealnie. Pierwszy obraz jest. No dobra, no jest. Super cute, nie? Troszkę mały taki się wydaje podłóg tej kanapy. No ale większe to też nie było, co? 70-80. Zawieszamy Grenoble i mamy takie naklejki na rzepy, aby nie wiercić w ścianach, a że ściany świeżo prawie, że pomalowane. To tak byśmy chcieli, aby tych dziur tam nie było, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli znacie ten sposób, to dajcie znać, czy Wam się sprawdza, czy może niekoniecznie i robimy głupotę. Tutaj, jak widzicie, wszystko profesjonalnie jest laserem odmierzone, aby było równiutko. I tak korci mnie, wiecie co, żeby tę Wenecję tam zawiesić. Bardzo mnie to korci i tak myślę, że wykorzystam te ściany. Ja lubię, kiedy się dzieje w domu. No, nie na, na ścianach wszędzie, wiesz, ja wtedy czuję, że dom żyje tak naprawdę, bo to jest, chociaż powiem Ci, że teraz tak odbija światło tego kormorana, no zobaczymy, bo tak jest spoko, tylko jak już pod kątem patrzymy, no ale, no co zrobić. No właśnie, te ramki wydają się troszeczkę za małe. To jest amelinium, tego nie pomalujesz. W porównaniu do wielkości kanapy, ale jak zawiesimy trzy, to może być już całkiem spoko. No. A potem garderoba. I nic nie będzie mi stało. Cieszysz się? Bardzo, nie? Szczęśliwy jesteś. Ty to nie masz odpoczynku ode mnie, nie? Cały czas znowu jakieś szczerbki. A nie, Marcie, skończymy, to już będzie porobione. A ludzie się pytają, kiedy szafka na Starbucksie? Jak ja nie mam czasu... Podrapać się po tyłku. Wiem. Ale miałeś to w głowie. Wiem, znam cię. A, teraz tak się zmądrzyłeś, że końcówki nie nakleiłeś? Znaczy? No znaczy się tam kleiłeś tutaj, na końcu. Tak, no bo tam trochę inaczej, troszkę mniejsza powierzchnia tam była. Aha, bo rama inaczej, okej. Tutaj są, wiesz. Ja tylko się zastanawiam, czy jak będziemy to odklejać, no, to czy tynk nam nie odpadnie. Nie chcę na razie sprawdzać. Nie, nie, ja to też nie. Z prawej strony, rozumiem. Z lewej. Tak, z lewej. Nie wiem, jakoś tak. Dobra, to sobie wymyśliłam. Środkowa jest troszeczkę mniejsza, nie? Delikatnie. Troszeczkę niżej jakby było, tak. A te dwie są trochę wyżej, nie? Tak. To wygląda proporcjonalnie. Mhm. No jestem ciekawa, co powiesz, jak odejdziesz od tego. Ja się czuję troszkę jak w galerii.
Dajcie znać, co myślicie. I uważam, że wybór tych zdjęć całkiem spoko. Mamy góry, mamy wodę, mamy rośliny, zwierzaki, randomowi ludzie, domki, winorośla. Przejmieś. No chodź. I co myślisz? No dobra, no prosto. Jak ci się podoba? No nie, okej. Lepiej niż jak była pusta ściana? Fajnie, no tak. Jakby się większy ten pokój wydaje. No nie? No, też ci się tak wydaje. Tak, większy. Tak. Co te widoki, ten, ta wiesz, ta... Głębia. Aha, 3D. A weź tą kanapę troszkę ten, te zagłówki. Tak delikatnie. O właśnie, tak jest lepiej. O, teraz tak. Teraz to jo. Dobra, dawaj, następne. Dobra, pytanie teraz. Moje pytanie brzmi następująco, bo możemy to powiesić tu. A tak nisko? No, gdzieś tak sobie myślałam. No, tylko pytanie, czy nie zaburzymy tego? No wydaje mi się, że trochę już by było za dużo, wiesz? Czy właśnie będzie okej? Bo jak ja na to patrzę, to mi się wydaje, że jest okej, ale z drugiej strony... Ta biała ściana wymaga wykorzystania. No to nie, no to jak już... I wiesz, i też mamy włochy, nie? Ja tu wieszać, to też po, tak ten? Na wysokości, no. Nie, za wysoko by było, bo to jest, wiesz, to, jest, to by musiało być w połowie. Kto tak obrazki nisko wiesza? Nie nisko. No nisko. Nie. Dobra, ale poczekaj, a sprawdź tylko, zobacz, tak jak no ja. No dobra, okej. Zgodziliśmy się, moi drodzy, że nie może tutaj być pustki. I zobaczcie, czy to po prostu nie będzie idealne, aby naszą truskawką na torcie... Ty, no słuchajcie, dobrze, że kupiłaś to wczoraj, bo z tym to byśmy sobie, wiesz, za daleko nie doszli. Za mało było? To kilka na... tylko. No trzy obrazki małe. No, zobaczcie, że tutaj to jest w ogóle taka historia z tym rysunkiem. Prawie byśmy o tym zapomnieli. Marcin wbiegł do pociągu, kto ogląda vlogi z Włoch, nasze pierwsze, ten wie, jak to było. Ale pamiętam, że prawie bym zawału wtedy dostała. No w Weronie. Niemal, że zostawiliśmy ten obrazek. No tak. W Weronie zostawiliśmy. No, w pociągu. O, więc tutaj tak delikatnie, żeby coś się działo, ale wiecie, to wszystko nawiązuje do siebie. No pięknie, no ja uwielbiam. No a do Wenecji musimy wrócić, bo kubek jest. Kubek jest! Samochodem pojedziemy. Spoko. Na pewno. Nie, na pewno wjedziesz samochodem tam. Zostawimy sobie gdzieś na tym. No, na takiej gondolce też byliśmy. Teraz, moi drodzy, zmiany w garderobie. No ta ściana aż się prosi, aby coś tutaj zrobić, więc wieszamy lustro. Ja uwielbiam, kiedy są lustra we wnętrzach, dlatego że wydają się one jeszcze większe. A tutaj mamy taką piękną półkę, no w takie sześciokąty, więc chciałabym, aby to zawisło sobie tutaj i będę pomału kupować roślinki, bo brakuje mi w garderobie roślinek, jak widzicie. Tutaj mam tylko jedną i jeszcze jedna kalatea zazwyczaj sobie stoi na podnóżku. A podnóżku? Na tym siedzonku, o tutaj. A brakuje mi takich wiszących, więc może coś się pozmienia. No a nie chcę tej półki sprzedawać, za bardzo mi się podoba, za ładna jest, więc zajmujemy się tym i zobaczymy, co nam się z tego wykluje. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało pięknie, bo ja lubię ładne wnętrze, ja lubię, jak coś się w nich dzieje, ale to już wiecie. Po godzinnych płaczach, kłótniach i wszystkim innym, słuchajcie, wisi lustro, wisi półka i tutaj już mamy wymierzoną kolejną ramę do naszego obrazu z Yorku. Zawiesiliśmy w międzyczasie jeszcze kilka innych obrazków zdjęć, które pewnie gdzieś tam we vlogach będziecie widzieć. Kończymy, to jest ostatnie zawiśnięcie.
Na szczęście nie pozabijaliśmy się. Udało się. I zobaczcie, a te rzepy całkiem na razie dają radę, muszę wam powiedzieć. Zobaczcie, mamy lustro piękne i widzę wszystko z tyłu. Dobrze, przepraszam. Tutaj trochę... Aha, ty sobie tam zasłaniasz. O, widzicie? Tam też są zdjęcia. No pięknie to wygląda. Uwielbiam. Personalizacja domu. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, ale chyba 2 lata temu? Może 3? Chyba 2 lata temu macie w kalendarzu adwentowym znalazł coś takiego. I jak moja strona wygląda tak, tak Marcina strona... Jest pusta. Tutaj jest Batman, też ode mnie Batmana dostałeś i kosmonauty też ode mnie dostałeś chyba. Tak mi się wydaje, jestem prawie że pewna. I teraz zobaczcie, o. To nie wiem, gdzie ty chcesz to zawiesić, ale wieszaj. Skończyliśmy, moi drodzy, i uważam, że wyszło przepięknie. Nagle te wszystkie pomieszczenia stały się jeszcze bardziej przytulne i jeszcze bardziej nasze. Uwielbiam takie rzeczy i wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że to są nasze zdjęcia, nasze wspomnienia. Tutaj nie ma przypadku. Nie ma przypadku w tych wszystkich plakatach, w tych malunkach. Wow. I teraz będę szukać jeszcze jednego rysunku. Myślę, że za jakiś czas kiedyś coś znajdę, bo fajnie by było powiesić nad Marcina stolikiem nocnym coś podobnego, co wisi nad moim, ale jeszcze raz, ja się nigdzie nie śpieszę, jak widzicie, ja za niczym nie gonię, jak znajdę, to będzie, ale powiem wam, że wow, to jest tak wyjątkowy rysunek tutaj, o, tutaj z Wenecji i w ogóle te wszystkie zdjęcia, i kormoran, i Grenoble, i tutaj... Ta wioseczka w Weronie, niedaleko Gardy w Weronie, no to była prowincja. No super, super wyszło, jestem bardzo, bardzo zadowolona. A teraz co? Teraz biorę się za obiad, robię kotlety, bo tak jak wam mówiłam, wiecie co, chyba dzisiaj odpuszczę sprzątanie. Odpuszczę tę kuchnię, tak mi się wydaje. Zajmiemy się tym w jakimś dniu po pracy. Nie zając, nie ucieknie, a chociaż troszeczkę pozużywam. Więc zrobimy sobie kotlety, zrobimy lunch na jutro. Mam taką nadzieję i co? I buraczki na ciepło. Taki jest plan. No, bo powiem wam, że nie sądziłam, że aż tyle czasu nam to zajmie, aby wszystko powiesić, no ale Marcin lubi, jak jest prościutko, wiecie, co do milimetra wymierzone. A tych zdjęć, plakatów było naprawdę sporo. No i garderoba. W garderobie nam troszkę się zeszło. Ale na szczęście wszystko wisi, udało się. Bierzemy się za gotowanie. Robimy te kotleciki. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Muszę obrać ziemniaki. A to jest najgorsza część. Nie cierpię obierać ziemniaków, ale to też o mnie wiecie. Więc tak, moi drodzy. No, pięknie jest. Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is like a dying ember. Chyba niestety muszę zgodzić się z Marcinem, że jak ja gotuję, to dzieją się w kuchni rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda. Okej, mam 12 minut, aby się ogarnąć. Kotlety w piekarniku. Robię z przepisu kwestii smaku, więc zobaczymy, czy będą inne, czy będą delikatniejsze i nie będę nimi zabijać. Buraczki właśnie w Thermomixie się tam... Może nie tyle gotują, tam dodałam mąkę i śmietanę i to wszystko razem się miesza, a ziemniaki muszę odcedzić i zrobić pira, ale najpierw ogarnijmy ten chaos. When the autumn leaves are playing chasing, puts a smile up on my face. They leave their branches one by one. Dzień dobry!
dobry, dzień dobry, panie Marcinie. Zapraszam tutaj na obiad. Wiem, że jeszcze mały syfek mi został, ale uwierz mi, nieźle. Było gorzej. Wszystko było wszędzie. No, tak. Bo Marcin dach kładł, słuchajcie. Papę na papę. Szopkę. Tak. No i czekam na ciebie, na te smaku, bo słuchajcie, marzenia trzeba spełniać. Jeśli ktoś nie spełni waszych marzeń, to spełniajcie je sami. I proszę bardzo, mam swoje buraczki. Dobrze, robimy test smaku. Słuchajcie, Marcin już tutaj zaczął i sprawdzaj. No, mówię, te buraczki. Ja bym tak zblendował je bardziej. Tak? Ja pierwszy raz robiłam w życiu buraczki, więc wiesz. No bo myślałem, że będą bardziej takie zblendowane. Też się zastanawiałam, czy nie prze... Przetrzeć je jeszcze raz. Zapomniałem ci powiedzieć, co moja mama mówiła, że mi ci powiedział, że jest za dużo mąki do zasmażki nie dawała. Aha. No nie wiem, ile dałaś. Też, że... gramów, czy tam 15 wiem, gramów. Tam według mojej mamy 15 za dużo gramów. Mąki znaczy. Tak, aha, no nie. Za dużo, za mało. No dobrze, a kotlety? Połączenie super. Sprawdziłam temperaturę, wszystko się zgadzało, więc nie martw się. Nawet posolone. Powyżej 80 stopni. A ziemniaki? Mhm. Ziemniaki, ja bardzo rzadko ziemniaki gotuję. Słuchajcie, ja bardzo rzadko robię to własnoręcznie. No, powiem ci, że taki polski obiad, taki, a jak wszedłem tutaj, no i ja nie mogę, tak pachnie fajnie. Idealnie po robocie, co? Dobrze. To życzę smacznego. Rzeczywiście powiem wam, że zapachy się unoszą. Myślę, że sąsiedzi czuli. Taki chłop na roli. Tak wracam z pola i mam takie dobre jedzenie. Dobre jedzenie. No, a starczą ci dwa kotyciki? Taka porcja? Mm. Się wydaje, że spoko. Dobrze, życzę smacznego. Zaświecę ci aż. Wrzucę od razu buraczki też do środka, nie? No tak, tak, tak. Wszystko to połączymy sobie. Po jednym kotyciku? Tak, starczy tak aż na lunchek taki. Ale ty, wiesz co, patrz na to. Patrz na to. Patrz na to, ojej. Marcin jest w siódmym niebie. No czekaj. Jakie rzeczy tu się dzieją? Zapraszam na vloga z Costco. Gdzie ona? Zakupy. Wygląda trochę jak ty. Kto? W ogóle. No dobra, w ogóle. Masz rację. Nie, po jednym kotociku wystarczy. Tak myślę. No powiem ci, że wygląda zacnie. Czyli popatrz, tu są. Zaraz. Wszystko jest. A nie, poczekaj, tu są takie. Czoklet. Tu są takie same, tu są takie same. Milk. Decorated pastry. Decorated pastry, decorated. Milk. Pastry cream! O, to chyba to chcemy. Pastry cream! To chcemy. Dawaj. Ale fajnie były. To ty możesz otworzyć sobie jedno opakowanie? Po dwa środki. Nie, no to całkiem okej. Dobra, bo się tutaj dorwałam, bo ty miałeś No to dobrze. Chyba, że chcesz któryś z tych mleczne czy coś, bo te to też może być dobre. Wszystko wygląda dobrze. No, to co? Pastry cream? Teraz ty robisz test smaku. Otworzysz, pomożesz? Pomożę ja cię. I od razu dziabaj, posmakuj. To jest jak ci smakuje, czy warto kupować to, czy nie. Chociażby dla tej puszki było warto. Puszka jest bardzo ładna. O, to takie kruche, myślałem, takie miękkie bardziej. Zaskakujące, ale pyszne. Takie cytrynowe w środku. Dobrze, że nie ma tego na co dzień. Smakuje trochę jak wafelki cytrynowe. Okej, dobranoc. Moi drodzy, wypiłam prawie że herbatkę. Tak, tak, nie kawkę tym razem. To jest herbata Puka Bedtime. Nie chcę cię polać. Moment, chcę wam powiedzieć. Nighttime. Taka właśnie na wieczór, na noc. Aby się jeszcze uspokoić, tak ukoić myśli, odprężyć i tak dalej. Zmontowałam film, poogarniałam i lecę się kąpać. Lubię takie leniwe dni, ale takie produktywne również. I dzisiaj naprawdę dużo się działo.
Nie wszystko zrobiłam, bo rano wam mówiłam, że tak, będziemy sprzątać kuchnię, będziemy sprzątać w lodówkach, w przyprawach i tak dalej. A niestety nic z tego nie wyszło, bo ja nie wiem, jak to robię, ale nie potrafię obliczyć, ile czasu będę potrzebować na daną czynność. I często się na tym łapię, że próbuję zaplanować o wiele więcej, próbuję wcisnąć w dany dzień o wiele więcej, niż fizycznie jestem w stanie zrobić. Jestem ciekawa, czy wy też tak macie. Jeśli tak macie, to dajcie znać, a jeśli nie macie, to napiszcie mi, jak to robicie, bo naprawdę wiem, że powinno się blokować ten czas, mniej więcej zapisywać, ile tego czasu potrzebujemy, ale kurczę, no... Uczę się tego cały czas, no uczę się. No, także tak, to był długi, intensywny, bardzo fajny, produktywny dzień. Lunch do pracy zrobiony, obiad zrobiony na najbliższy... W sumie to będzie obiad na najbliższe 2 dni. Te kotlety, moi drodzy, to są najlepsze kotlety ever. Ja raczej nie gotuję po polsku. Zawsze wam mówię, że u nas w domu to Maciej gotuje po polsku, ja gotuję tak inaczej. A dzisiaj spragnęłam właśnie zrobić taki polski, prawdziwy obiad. I powiem wam, te buraczki były takie so-so, ale ziemniaki, no i te kotlety... które były pieczone w piekarniku, one były miękkie, nie były takie twarde, bo ja zawsze miałam ten problem, że te nasze kotlety mielone, one były taką zbitą kulką, a tutaj sekretem, to 2 sekrety mamy. Pierwszy sekret jest taki, że należy dolewać zimnej wody podczas przygotowywania mięsa, a drugi sekret jest taki, że po delikatnym przysmażeniu mięsa, ja zawsze przysmażam te kotlety troszeczkę bardziej, bo się boję, aby były na pewno dopieczone. Potem wkładamy je do naczynia żaroodpornego i jeszcze do piekarnika na kilkanaście minut. I to serio działa. Ja na pewno sobie zapamiętam te sposoby i będę się do tego stosować przy kolejnym razie, a wam podrzucam przepis. Oczywiście przepis jest w kwestii smaku i rzeczywiście, tak jak tytuł wskazuje, są to najlepsze kotlety ever. Okej, nie przedłużam, lecę się kąpać. Było miło, było troszkę stresów. Wiercenie w regipsie niestety nie jest za dobre, ale daliśmy radę i powiem wam, że ja naprawdę widzę światełko w tunelu. Już niedługo będzie pięknie. Będzie ładnie, ale już więcej was nie zanudzam, nie przedłużam, życzę wam cudownego dnia. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie mi zostawić, zostawcie mi emotikonkę młotek na znak, że wspieracie Marcina w jego trudach życiowych, dnia codziennego ze mną, bo chłopak nie ma łatwego życia, no niestety, no nie ma, więc czekam na młotki w komentarzach. Marcin będzie się śmiał, bo w ogóle Marcin czyta komentarze, sprawdza komentarze, wiecie, więc możecie go również pozdrowić w komentarzach, zapraszam serdecznie, na pewno będzie mu miło. A w ogóle jak jedna z was ostatnio napisała Mistrz Leonardo, to był w siódmym niebie. Dobrze, pozdrawiam was, życzę wam cudownego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa! Since I was a little...